Cześć, tu Rita z Prasowni Literackiej. Na co dzień pomagam dzieciom i młodzieży ogarnąć język polski, ale także pojawiam się wtedy, gdy występuje u nich, u Was specjalny talent, bo prowadzę zajęcia kreatywnego pisania. Natomiast dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami 5 frazami, słowami, radami, które będą Waszą bronią wtedy, gdy nie cierpicie mówić o poezji albo prozie i nie lubicie o niej pisać, a co gorsze, kiedy nie macie takich zdań, które uratują Was wtedy, gdy coś powiedzieć albo napisać zdecydowanie musicie. To co? Zaczynajmy! Pierwsza rzecz, złote zdanie. Ten utwór skłania nas do refleksji nad. I tu wstawiacie temat wiersza. Słowo refleksja i takie zdanie jest doskonałym wprowadzeniem wtedy, gdy ktoś Was wyciąga do odpowiedzi, gdy nie wiecie, co się dzieje, gdy na temat wiersza na tę chwilę możecie ustalić same ogólniki. Ale to zdanie właśnie umożliwia mówienie ogólnie, ale w miarę elegancko i z sensem. No bo zobaczcie, właściwie większość utworów skłania nas do refleksji nad czymś, czyli chce, żebyśmy się nad czymś zastanowili. Dla przykładu, twórczość Mickiewicza będzie nas kierowała w stronę miłości do ojczyzny, ale też miłości męsko-damskiej. I to wszystko tematy, które mamy przemyśleć, czytając te utwory, więc jak najbardziej ten utwór skłania nas do refleksji nad. Kolejna rzecz. To fraza, to dzieło ma charakter uniwersalny. Żeby stosować tę frazę, trzeba wiedzieć, jakie dzieła są uniwersalne, a są to te utwory, które niezależnie od tego, gdzie zostały napisane i w jakim czasie, dużo później i w innej szerokości geograficznej, także mają sens i problemy, które są tam poruszone, są nadal aktualne. Czyli słowo uniwersalny w kontekście utworu literackiego może się Wam znowu bardzo przydać. No bo zobaczcie, przecież cały czas analizowana jest mitologia, cały czas mówi się o tym, co zostało napisane w antyku. I na przykład król Edyp ma charakter uniwersalny, bo mówi o bolączkach człowieka, bo jego historia jest tak przejmująca, że my dzisiaj, setki lat później, nadal możemy Edypowi współczuć. Czyli co? To dzieło ma charakter uniwersalny. Kolejne słowa, zbitki, które mogą się Wam przydać, są dość oczywiste, ale gdzieś tam czasami nam umykają. Czyli w kontekście analizy tego utworu warto przywołać kontekst biograficzny lub kontekst historyczny. Te konteksty biograficzny i historyczny, ładnie nazwane, znowu są świetnym wytrychem, świetnym narzędziem, kluczem do powiedzenia czegoś o utworze, czasami bardzo oczywistego. Wiecie, w trakcie moich zajęć z uczniami już dawno zauważyłam, powiedzieli mi zresztą o tym, że to nie zawsze jest tak, że totalnie nie rozumieją utworu albo nic im w głowie nie świta. Czasami jest po prostu tak, że nie wiedzą, jak to z siebie wydobyć. Przecież większość z Was doskonale zdaje sobie sprawę, że twórczość Mickiewicza ma sens, kiedy wiemy, że Polska była pod zaborami, kiedy wiemy, że nie wiem, Mickiewicz bardzo z tego powodu cierpiał, przebywał na emigracji, chciał wspierać swoich rodaków. No to wtedy to ma dla nas sens, natomiast ładnie to nazwijmy i przywołajmy w wypowiedzi na lekcji. To są takie frazy, które mogą Wam pomóc w zgłoszeniu się i powiedzeniu fajnego jednego, dwóch, trzech zdań na temat utworu i punkty lecą do góry. A teraz będzie jedno słowo, słowo podkreśla. Idealny łącznik między środkiem stylistycznym, który zauważycie w tekście, a emocją i sensem, który ten środek stylistyczny wyraża. Wyobraźmy sobie, że w jakimś wierszu podmiot liryczny powtarza trzykrotnie: wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi. Wy to widzicie, mówicie, aha, powtórzenie, i wiecie, że no przecież chodzi o to, że podmiot liryczny tym podkreśla swoje emocje, podkreśla chęć uzyskania przebaczenia, że jest to dla niego niezwykle ważne. Ale brakuje Wam tego łącznika.
teraz już tak nie będzie, bo macie słowo podkreśla i kiedy zauważacie jakąś strategię twórczą w tekście, to mówicie, że to podkreśla emocje podmiotu lirycznego i życie jest lepsze i w rozprawce, i w wypowiedziach ustnych. Kolejna rzecz, strategia, do której namawiam, to takie podrasowywanie słów, czyli zamiast na przykład powiedzieć, że podmiot liryczny jest smutny albo zakochany, robimy taki level up i mówimy: podmiot liryczny jest pogrążony w rozpaczy, albo też przepełniony miłością, albo przepełniony namiętnością. Zobaczcie, jak zupełnie inaczej te frazy brzmią. Przepełnienie smutkiem albo pogrążenie w smutku jest bardziej literackie, bardziej eleganckie i w wielu przypadkach lepiej się sprawdzi niż w rozprawce maturalnej stwierdzenie, że jakiś element wiersza, czy sam wiersz, czy podmiot liryczny jest smutny. Oczywiście, słuchajcie, tu wszędzie panuje zasada zdrowego rozsądku. Nie mówimy, nie robimy czegoś takiego bezrefleksyjnie, czyli bez namysłu, nie używamy tych słów, jak wiecie, o okej, okay, to teraz powiem, że jest pogrążony w rozpaczy, mimo że tak naprawdę utwór tego nam nie przekazuje. Natomiast kiedy możecie się zgodzić ze mną, że rzeczywiście jakaś emocja jest dość wyraźna, ale Wy nie macie takiego podręcznego słownika, to wtedy zachęcam Was do tego, żebyście sobie pomyśleli raz jeszcze o tym słowie i poszukali bardziej takiego literackiego odpowiednika. Kolejne zdanie, wytrych, które może się przydać, to warto przyjrzeć się także, albo warto przyjrzeć się przede wszystkim emocjom towarzyszącym podmiotowi lirycznemu. Zazwyczaj w większości wierszy macie podmiot liryczny. W przypadku prozy oczywiście mówimy o narratorze i tam też możecie coś takiego użyć, choć może rzadziej. Natomiast jest to bardzo dobre, startowe zdanie, kiedy nic Wam do głowy nie przychodzi, kiedy czujecie tylko pewną aurę wiersza, bo przed chwilą nauczyciel go przeczytał albo Wyście go przeczytali i jeszcze te wszystkie szczegóły nie są dla Was jasne. Więc wtedy takie przyglądanie się emocjom towarzyszącym podmiotowi lirycznemu może być bardzo w porządku i przydać się. Okej. To na dzisiaj będzie koniec. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas. Mam nadzieję, że chociaż jedna z tych rad się przyda. Jeżeli tak, to dajcie mi znać koniecznie Instagram, Facebook, YouTube, gdzie chcecie. Jeżeli będziecie miały jakieś życzenia a propos tematu filmików, czy jakieś prośby, to dawajcie znać. Bardzo chętnie pomogę i mam nadzieję, że będę mogła przygotować materiał na ten temat. Także dzięki i do zobaczenia!